Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł: Przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych. Temat: Określanie trybu udzielania zamówień publicznych. Poświęcimy trochę czasu, by omówić ustawę o zamówieniach publicznych, regulującą całość spraw związanych z zamówieniami, szczególnie trybom udzielania zamówień. Ustawa ta porusza następujące zagadnienia: zasady udzielania zamówień publicznych, zasady ogłaszania zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, tryby udzielania zamówienia, zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, zasady zawierania umów, zasady dokumentowania postępowań. Omówimy również dwa wybrane przetargi. Poniżej wymieniono tryby udzielania zamówienia. Najczęściej mamy do czynienia z przetargami nieograniczonymi. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu publicznie, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Drugi z przetargu, przetarg ograniczony, polega na tym, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Negocjacje bez ogłoszenia polegają na tym, że zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. By dowiedzieć się więcej, obejrzyj wykłady na portalu YouTube. Adresy internetowe znajdziesz w dodatkowych materiałach. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.